Niebezpiecznie na ulicy Czerwonego Kapturka, alarmują nasi czytelnicy. Wąska ulica z jednej strony jest zastawiona pojazdami parkującymi pod zlokalizowanymi obok trasy blokami. Zakazu postoju tam nie ma, ale kierowcy, szczególnie ci jadący w kierunku Alei Kociewskiej, podkreślają, że brakuje tam miejsc do zjechania w wypadku, jeśli jakieś auto nadjeżdża z góry. Jednym z rozwiązań byłoby ustawienie tam zakazu postoju. Jednak to uderzyłoby w mieszkańców okolicznych bloków, którzy i tak już podkreślają, że na Bajkowym brakuje miejsc do parkowania. Sygnały internautów przekazaliśmy do Miejskiego Zarządu Dróg, który odpowiada za stan ulicy Czerwonego Kapturka. Być może ta sytuacja nie jest komfortowa dla wszystkich użytkowników ruchu, ponieważ rzeczywiście mieszkańcy tych budynków, bloków wzdłuż ulicy Czerwonego Kapturka są w takiej sytuacji, że muszą gdzieś te auta swoje parkować i takie prawo mają w świetle dzisiejszej organizacji ruchu, że po prawej stronie mogą parkować te auta. Od niedawna, czyli pod koniec ubiegłego roku, został otwarty sklep Biedronka i w tym momencie jakby ten komfort dla stron, nazwijmy, już nie jest taki doskonały. Tu pewnej wyrozumiałości muszą wykazać uczestnicy ruchu, ponieważ ci, którzy jadą z góry od Alei Kociewskiej do Biedronki, no są w uprzywilejowanej sytuacji. Oczywiście mają w tym momencie prawo dojechania do tego sklepu w pierwszej kolejności. Natomiast ci, którzy chcą jakby wyjechać z głębi ulicy Czerwonego Kapturka do góry, do ulicy Kociewskiej, no niestety muszą poczekać i pozwolić dojechać tym, którzy chcą do sklepu dojechać. Zawsze trzeba wykazać dozę dobrej woli i zrozumienia, żeby po prostu nie stwarzać sytuacji takiej konfliktowej. I to jest chyba najważniejsza cecha, którą jakby powinniśmy w ogóle w życiu wyznawać. Zarządca trasy podkreśla, że nie doszło tam do żadnych poważniejszych zdarzeń. Do tej pory nie było takiego przypadku, ja przynajmniej nie znam, obserwuję również internet i wypowiedzi internautów i po prostu nie było sytuacji takiej, gdzie ktoś jakby celowo chciał spowodować jakąś stłuczkę czy sytuację naprawdę podbramkową.